A więc dzisiaj są moje 21 urodziny i postanowiłam, że chcę sobie to udokumentować. Jest mój urodzinowy weekend. Mam plany i na dzisiaj, i na jutro. Czuję się dosyć normalnie, bo jest dzień jak co dzień, ale chyba nie ma lepszego miejsca na obchodzenie 21 urodzin jak Stany, bo tutaj, gdy kończy się 21 lat, to można więcej rzeczy robić. Byłyśmy w sklepie po śniadaniu w Trader Joe's i kupiłam szampana, tequilę i dzisiaj będzie świętowanie. W ten weekend zrobiłam sobie tak, że nie mam żadnych obowiązków, odrobiłam całe zadanie domowe, dodałam filmik, będziemy świętować. Dostałam od Eriki taką przepiękną kartkę i chcę sobie ją przykleić gdzieś na ścianę. Oraz dostałam też książkę Seasonal Recipes from an American Baker in France. I strasznie mi się podoba, ponieważ są tutaj takie przepisy, które są bardzo moje, jakby na połączenia smakowe, typu Pear Spice Cake. Pistachio Cherry, widziałam jedno, a ja w tym roku zostaję, jakby chcę się rozwinąć względem, jakby pod względem kulinarnym i cukierniczym. Creme Brulee Cake. I są tutaj też różne miejsca wspominane, jakby z Paryża i jest tutaj moja ulubiona cukiernia, piekarnia. Pamiętam, jak byłam pierwszy raz w Paryżu i weszliśmy do tej piekarni i po prostu ona była blisko wieży Eiffli i tak to była pierwsza lepsza. I później byłyśmy jakby w innych i próbowałyśmy i zawsze do tej wracałyśmy. Teraz siedziałam długo na telefonie, ponieważ wiadomo, dzwoniła rodzina, znajomi, wszyscy jakby piszą mi i odpowiadałam na wiadomości. Właśnie, opowiem. Plan jest taki, piekę focaccię, którą robię już 2 dni, ponieważ jest na zakwasie i jedziemy do Santa Monica. Tam razem jakby zjemy sobie obiad, posiedzimy i później wyjdziemy na jakieś bary, kluby. A na jutro zrobiłam rezerwację w restauracji, też będziemy celebrować. Teraz zabiorę się za focaccię i też zabieram się za ciasto. Będę piekła ciasto matcha, bo to są moje urodziny, więc mogę zadecydować, jakie będzie ciasto. I później też będę robiła mi tą śmietanę do tego. Zobaczymy, jak focaccia wyjdzie. Znalazłam taki super przepis i najpierw myślałam, czy zrobić zwykłą focaccię na drożdżach, a później widziałam, że jakby da się zrobić ją taką z takimi otwartymi dziurkami w środku na bazie zakwasu, więc podlinkuję w ogóle przepis, bo mega prosty i ślicznie nagrany. Teraz pozakładałam to ciasto i ono musi jakby 2-3 godziny jeszcze rosnąć. Później będę dawała pomidorki, oliwki i będę piekła.
Good morning! Co mogę powiedzieć? Jeden shot za dużo, to na pewno. Miałam tak dobre rozmowy z Hailey i z Eriką. Wow. Wyszłyśmy do takiego jednego klubu, lounge baru, The Bungalow, i to jest jedno z popularniejszych w LA. I nigdy nie byłam w takim miejscu jak tam, ponieważ to nie był ani bar, ani klub. Ja jakby czułam się, jakbym była na domówce, jakby ten klub, bar był zrobiony tak, jakby dom, że była jadalnia i był taki ogromny, długi stół i krzesła i było można tam siadać. Później było dużo jakby takich kanap i stolików. No czuło się, jakby się było na domówce w jakimś takim wypasionym domu. I mega dziwnie, jakby nigdy nie byłam w takim miejscu. Według mnie domówki są najlepsze, jak się idzie do domu jakiegoś. Tam rozmawiałam z dwoma cute chłopakami. Jeden był z Paryża, oczywiście. A później poszłyśmy do innego baru, gdzie była głośniejsza muzyka i tańczyłyśmy. Ale ogólnie, podsumowując, bardzo mi się podobało jakby wyjście. Co? Dzisiaj zrobię sobie taki dzień, wiadomo, odpoczynku, po wyjściu. Wykąpię się, poglądam jakiś serial. Później przyjeżdża znowu do nas Hailey i pójdziemy sobie na kawę, a później mam obiad urodzinowy. Going to drink tea, but no, they surprised me. She knew about everything. But her brother's the real mastermind.